Witam na kolejnej lekcji na kanale Grafika dla Technika. Jest to dziesiąty film z serii Egzamin Teoretyczny Technika Grafika, przygotowujący do egzaminu z kwalifikacji PGF 04. Jest to pierwsza kwalifikacja dotycząca kierunku kształcenia technik grafiki i poligrafii cyfrowej. W tym filmie omówimy sobie egzamin z czerwca 2017 roku. Linki do pozostałych odcinków i analizy pozostałych egzaminów teoretycznych znajdziecie w opisie poniżej. Przechodzimy zatem na witrynę kwalifikacje w ukośnik, podkreślenie kwalifikacje, Wybieramy branżę administracyjną-usługową, po czym klikamy w kwalifikację A54. W dalszej części egzaminu będziemy analizowali pytania i odpowiedzi z egzaminu z czerwca 2017 roku. Polecam zatrzymać film w tym momencie, zrobić test samodzielnie, po czym obejrzeć dalszą część filmu i przeanalizować razem ze mną kolejne pytania. No to przechodzimy do egzaminu. Mamy godzinę czasu, 40 pytań przed sobą i zaczynamy. Której maszyny należy użyć do wykonania 500 plakatów w formacie A3 w kolorystyce 4 plus 0? No i zobaczmy. Ośmiokolorowej, no raczej nie, no bo mamy tylko z jednej strony zadruk czterokolorowy, yy, czterokolorowej rotograwiurowej, no raczej też nie, czterokolorowej maszyny offsetowej, no raczej. Czterokolorowej maszyny cyfrowej, no jak najbardziej. Zwróćmy uwagę też, że maszyny cyfrowe właśnie na ogół są do formatu A3, jeśli chodzi na przykład o maszyny laserowe. Zatem jak najbardziej czterokolorowa laserówka do 500 plakatów A3 się nada. Przygotowanie formy drukowej offsetowej, polegające na bezpośrednim przenoszeniu obrazu z komputera na płytę offsetową, wymaga zastosowania technologii oznaczonej symbolem. No i tak, RIP. To jest raster image processor. No i zobaczmy jeszcze raz. Przygotowanie formy offsetowej na bezpośrednim przenoszeniu obrazu z komputera na płytę. No, czyli będzie oczywiście chodziło nie o RIP, bo raster image processor to nam tworzy punkty rastrowe z pliku cyfrowego. Także chodzi tutaj o CTP. CTP to jest technologia naświetlania formy. OCR, Optical Character Recognition, czyli rozpoznawanie tekstu, na przykład w PDF-ie lub na przykład z bitmapy też można rozpoznawać tekst OCRM. CTF natomiast to jest naświetlanie form kopiowych. Które podłoże drukowe jest odpowiednie do, wyko do wykonania wielobarwnej teczki reklamowej? No i zobaczmy, czy mamy otwartą grafikę z zastosowaniem papierów. No i jak sobie przejedziemy tutaj dalej, to mamy właśnie teczki papierowe. No tutaj sugerujemy, żeby to był papier w technice cyfrowej Satynowy, natomiast w technice offsetowej karton o takich gramaturach. No i zobaczmy, karton jednostronnie powlekany. No, jak najbardziej tak. Te, ta tektura 1200 gram, no troszkę za gruba jak nateczkę. No a te papiery yy, za cienkie. No, dajmy może na połowę ekranu. Yy, no i dalej. Tu sobie jeszcze tylko dociągniemy i tak. Co to jest PostScript? Format plików, no, nie. System zarządzania kolorem, no to jest CMS, czyli Color Management System, zatem nie. Procedura kontroli jakości, no to też nie. Język opisu strony, jak najbardziej tak. Ile arkuszy należy przygotować do wydrukowania 5000 okładek do zeszytu o formacie A4, jeżeli drukowanie odbywa się na maszynie drukującej B2? No i przejdźmy do obliczeń, czyli tak. Y 5000 okładek, i to zadanie mamy policzone w tym miejscu. Czyli no, trzeba się pierwszy zastanowić, ile użytków A4 zmieści się na arkusz B2. No, wyszło, że 8. Nakład 5000 przepisujemy z zadania. No i to jest takie zadanie, którego w sumie jeszcze nie było, yy, ponieważ ono ma taki pewien haczyk. On jest związany z tym, że format okładki, jak sobie patrzymy na przód okładki, to on ma A4. Natomiast zwróćmy uwagę, że tutaj pytamy o całą okładkę, czyli trzeba tutaj sobie wyperswadować i wymyślić, na jakim arkuszu mogłaby być wydrukowana cała ta okładka, czyli przód, tył oraz grzbiet. No i ja z tego, co sobie policzyłem, no to wyszło mi, że arkusz B3 byłby optymalny. Przejdźmy sobie jeszcze do, do szeregów. No i zobaczmy. Mamy okładkę A4. No, i tak, na wysokość, na wysokość, no to ona się mi tutaj zmieści, bo właśnie tutaj mam 297, tu mam 353, czyli mi wejdzie, jeszcze zostanie sporo luzu. Natomiast tutaj, na szerokość, jeśli pomnożę sobie razy 2, no i jeszcze będę miał grzbiet, no to na pewno na 500 mm ta okładka się zmieści. Zatem arkusz B3, jak najbardziej. No i co dalej? No, ja sobie obliczam ile betrujek na B2 weszło, czyli no wiem, że, dwo, że dwie, no i nakład dzielę przez tą ilość właśnie arkuszy B2, wychodzi 2000, 2,5 tysiąca arkuszy B2. Zatem zaznaczam tą odpowiedź jedyna sensowna. Które wydawnictwa ukazuje się z numeracją bieżącą pod tym samym tytułem raz w tygodniu lub rzadziej? No, otwórzmy sobie grafikę, yy, która o tym Mówi, czyli klasyfikację, klasyfikacja produktów poligraficznych. No i tutaj mamy klasyfikację wydawniczą. No widzimy, że książki i broszury to są wydawnictwa nieperiodyczne. Akcydensy, no to tak samo. Natomiast jedynym wydawnictwem, które, które co jakiś czas się ukazuje, no to w tym przypadku będziemy mieli tutaj akurat raz w tygodniu lub rzadziej. No to pewnie będzie chodziło oczywiście o czasopismo. W celu wykonania wielobarwnej okładki do książki formatu A4 o grubości grzbietu 10 mm właściwe jest podłoże drukowe O. No i to jest to pytanie, które już w zasadzie no, jego, jego, jego znamiona widzieliśmy w kilku, no, kilka zadań temu, jak liczyliśmy sobie te okładki. No i zobaczmy, mamy znowu okładkę A4. Zatem no ja uważam, że ta B3 na wykonanie tej okładki, ponieważ mamy przód, tył i grzbiet, no powinna wystarczyć, czyli 420 będę miał na szerokość, grzbiet 10 mm, no i jeszcze mi zostanie 420 plus 10 to jest 430, 70 mm, także jeszcze sobie mogę spady dać, paski kolorów i tak dalej, i tak dalej, zatem B3 jak najbardziej tak. Podczas przygotowania wydruków ulotek należy uwzględnić następujące parametry technologiczne, czyli co, co ustalamy podczas przygotowania wydruków. No to tak, rodzaj maszyny. no Tutaj raczej właśnie rodzaj maszyny nie, ponieważ no to już jest w fazie pre-press, ale oni tutaj pytają o fazę prepres, rodzaj podłoża technologia druku, wielkość spadów. Technologia druku. No, to już jest faza press, także to odpada. Format, technika druku, wielkość zalewek? No, raczej nie. Ponieważ tutaj mamy znowu technikę druku, czyli chodzi o fazę press. No, czyli zostaje format, rodzaj podłoża, ilość drukowanych kolorów, jak najbardziej tak w fazie przygotowania do druku. Którą technikę należy zastosować do zadrukowania 10 tysięcy egzemplarzy produktu pokazanego na rysunku. Flexo, no to jest druk na foliach, rotograwiura, bardzo wysokie nakłady np. Na opakowań lub czasopis kolorowych, no to raczej nie. Offset, no jak najbardziej tak, do 10 tysięcy egzemplarzy takiego plakatu pewnie. Sitodruk natomiast, no to nie. Drukowanie płyt CD albo tekstyliów to wtedy techniką sitodrukową. Zatem offset i jedziemy dalej. Barwną odbitkę próbną, prób kontraktowy, wykonuje się m.in. w celu no i zobaczmy sobie, co Wikipedia mówi o tych właśnie odbitkach próbnych, czyli prófach. No i tutaj mamy koncepcyjne, impozycyjne, kontraktowe. No i widzimy, że kontraktowa odbitka, no to chodzi o to, żeby ją zaakceptował klient, ale także jest to wzór barwny dla drukarza. Zatem przygotowanie wzoru barwnego dla drukarza. Arkusz drukarski to arkusz zadrukowany obustronnie o formacie. Wiemy dobrze, że arkusz drukarski to jest A1. Ale skoro yy, yy, oni tutaj pytają o arkusz zadrukowany obustronnie, no to będzie to arkusz A2. Ponieważ arkusz drukarski jest arkuszem zadrukowanym jednostronnie. Natomiast jeśli jest obustronnie, no to wtedy yy, to jest A2 lub B2. Odwzorowanie rzeczywistej skali tonalnej oryginałów na reprodukcji obrazu yy, poprzez punkty o różnej wielkości. No to jest oczywiście rastrowanie czyli to właśnie dzieje się w raster image procesorze. Tu jeszcze takie dwie ciekawostki. Chromatyczność, chromatyczność tyczy się barw. No i barwy mamy chromatyczne albo achromatyczne. Barwy chromatyczne są to barwy kolorowe, a barwy achromatyczne to jest czarny, biały i odcienie szarości. Nasycenie natomiast to jest intensywność koloru. Na przykład w modelu HSB to jest właśnie saturacja, czyli właśnie nasycenie koloru. Inaczej też się właśnie mówi saturacja. Rastrowanie i jedziemy dalej. Ile maksymalnie z wyszczególnionych użytków ulotek reklamowych o formacie A6 można rozmieścić na papierze formatu SRA3? No i zobaczmy. Czyli tak, mamy A6, może przejdźmy do obliczeń o chyba to mam nawet policzone, czyli mamy A6, arkusz SRA3, to jest taki powiększony arkusz A3, który na przykład w druku cyfrowym nadaje się do drukowania plakatów A3, w związku z tym, że mamy jeszcze troszkę tam miejsca na wysokość i na szerokość, żeby nam się zmieściły pasery, paski kolorów, no i jeszcze spady, zatem widzimy, że A6 na A3 wchodzi 8, zatem zaznaczamy 8 i jedziemy dalej. Podczas przygotowania do druku ośmiostronicowej broszury, w fazie procesów przygotowawczych, czyli prepresie, wykonuje się. No i zobaczmy. Chodzi tutaj o fazę prepres. Adiustację, obróbkę graficzną plików, łamanie i impozycję. Tak, wszystko to wykonuje się w prepresie. Zobaczmy dalej. Zalewkowanie, adiustacja techniczna, korekta barwna, narząd drukarski, narząd drukarski się nie wykonuje w prepresie, tylko w presie. Przygotowanie pliku PDF, przygotowanie formy, złamywanie. Złamywanie tyczy się postpresu. Yy, obróbka graficzną plików, naświetlanie płyty, impozycje, narząd drukarski, znowu pres, czyli jedyna sensowna odpowiedź. Do oceny projektu graficznego pod względem kolorystycznym należy przed drukowaniem nakładu wykonać. Czyli znowu pytanie o projekt graficzny pod względem kolorystycznym. No chodzi oczywiście o odbitkę barwną, czyli proof, to już też mówiliśmy wcześniej. Magiczną różdżkę w programie Adobe Photoshop należy zastosować w celu. No i tutaj mamy takie cztery różne opcje. No oczywiście no przejdźmy sobie może do Photoshopa. No i tutaj mamy takie zdjęcie zimowe przedstawiające stok narciarski. No, kto nie lubi jeździć w zimie na nartach, jak jest bardzo zła pogoda i prawie pusty stok? Ja uwielbiam. Zatem różdżka właśnie służy do zaznaczania fragmentu bitmapy. Zwróćmy też uwagę, że generalnie w ten sposób powstaje nam zaznaczenie, lub też inaczej się na to mówi markiza. Także różdżka służy właśnie do zaznaczania obrazu, dajemy zaznaczanie, no i jedziemy dalej. Którym symbolem oznacza się arkusz? Papieru o wymiarach 500 na 700 no, Przejdźmy sobie do grafiki z szeregów. No i zobaczmy, że 500 na 700 7, no to jest B2. Zatem zaznaczamy B2. Nie wiem czemu się tak upierają w tych zadaniach egzaminacyjnych 500 na 700 No arkusz B2 ma 500x707. No ale zaznaczmy i przejdźmy dalej. Znak korektorski oznacza. No i znajdźmy sobie znaki korektorskie. Tutaj widzimy w 13 punkcie, właśnie już te pytania, znaczy to pytanie akurat dotyczące znaków korektorskich już było na poprzednich egzaminach, tylko doty, dotyczyło zmniejszenia odstępu między znakami. Tutaj natomiast chodzi o powiększenie odstępu między znakami, czyli oczywiście będzie chodziło o rozspacjowanie. Która operacja introligatorska musi wystąpić w procesie wykonywania teczki reklamowej? Foliowanie, złamywanie, wykrawanie, kaszerowanie. No, chodzi oczywiście o wykrawanie. No i chyba tyle w tym temacie. Przejdźmy sobie dalej. Ile wyniesie koszt wykonania 200 okładek, jeżeli koszt wykonania 10 z jednego arkusza wynosi 8 zł. Arkusz kalkulacyjny. No i zobaczmy. Mamy nakład 200 okładek. Koszt 10 okładek z jednego arkusza to jest 8 zł. No, i teraz tak, liczymy sobie 200 przez 10, ponieważ musimy nakład podzielić przez 10, i wtedy nam wychodzi, ile kosztuje, i wtedy nam wychodzi, ile potrzebujemy tych jednego arkusza do druku. No i wyszło mi, że 20, zatem mnożę sobie koszt 10 okładek, czyli koszt wykonania jednego arkusza razy liczbę arkuszy 160 zł. Na rysunku przedstawiono błąd w składzie, oczywiście chodzi o korytarz, zatem przechodzimy dalej. Na trzeciej stronie czwórki tytułowej książki umieszcza się między innymi: trzecia strona czwórki tytułowej. Powtórzmy sobie: pierwsza strona to jest strona przedtytułowa, druga strona to jest strona wakatowa, trzecia strona to jest strona tytułowa, główna, i czwarta strona to jest strona redakcyjno-techniczna czy też redakcyjna. Zatem wakat to chodziłoby o drugą stronę. Dedykacja znajduje się poza czwórką tytułową, no to nie. Nazwisko autora na trzeciej stronie, jak najbardziej tak. Numer ISBN na czwartej stronie. Które urządzenie należy zastosować do oceny gęstości optycznej wydruków cyfrowych? No i tak, może tutaj taka ciekawostka, ekspozytometr. Ekspozymetr to jest takie urządzenie, które służy do pomiaru impulsów promieniowania w przypadku... Używania kopioramy yy, i przygotowania, właśnie, form w kopioramie do, do yy, druku offsetowego. Natomiast tutaj chodzi o pomiar gęstości optycznej wydruków cyfrowych. Yy, no, kartki do wydruków cyfrowych, no, raczej zaliczamy do kartek refleksyjnych, czyli takich, które odbijają światło. Częściowo przez nie, oczywiście, światło przechodzi, ale, ale jest w większości zatrzymywane. Dlatego densytometr refleksyjny jak najbardziej tak. Transmisyjny byłby do takich rzeczy, które by po prostu, przez które by przechodziło światło. Który format plików jest formatem graficznym, domyślnie kojarzonym z Adobe InDesignem, AI, no to Illustrator, CDR, CorelDRAW, DOC, no to starsza wersja Microsoft Worda, natomiast INDD, Adobe InDesign, jak najbardziej tak. Z którą rozdzielczością należy zeskanować wielobarwny oryginał, jeżeli wiadomo, że podczas druku offsetowego zostanie on powiększony trzykrotnie. Standardowa rozdzielczość dla druku offsetowego to 300 dpi, zatem 3 razy 300 900 dpi, jedziemy dalej. Kolorystykę zaproszenia zielono-niebieskiego i czarnego po jednej oraz czarnego po drugiej określa się, czyli mamy dwa kolory po jednej stronie, jeden po drugiej, czyli 2 plus 1 i jedziemy dalej. Ile kosztuje wykonanie form drukowych CTP do zadrukowania arkuszy w kolorystyce 4 plus 1, jeżeli koszt wykonania jednej formy wynosi 40 zł. Czyli mamy form 5, bo 4 plus 1, czyli 5 form, cena jednej formy 40, 5 razy 40, 200 zł i jedziemy dalej. Który tekst jest złożony zgodnie z zasadami składu? No i jak sobie dobrze pamiętamy, no to tak, tutaj no, ten stopień jest chyba na złej wysokości ułożony, zatem tu jest na pewno zły skład, jeszcze dodatkowo jest ten odstęp, którego nie powinno być. W przypadku Znacji, znaków relacji i działań matematycznych powinno się wstawiać spacje pomiędzy tymi wartościami, więc to na pewno nie. Yy, procent składamy bez spacji, zatem to też nie. Zatem ta odpowiedź wydaje się jak najbardziej sensowna. Widzimy, że skład tu jest odpowiedni. Okreś format brutto listu gracy, gratulacyjnego A4 jest formatem netto, a spady wynoszą 2 mm. Czyli mamy A4 netto. Spady po 2 mm. No to trzeba pamiętać o tym, że 2 mm z lewej i z prawej na szerokość i 2 z góry i z dołu, zatem po 4 mm dodajemy, czyli mamy 214 na 301. Który tekst jest zapisany italiką? Italika to oczywiście chodzi o tekst pochyły. Zaznaczamy C przechodzimy dalej, który znak należy wstawić pomiędzy członami wyrazu polsko-angielski. No i przejdźmy sobie jeszcze raz może do do tej grafiki. No i zobaczmy, mamy jak składamy łączniki, myślniki, czyli, pół, czyli pauzy i półpauzę. No i zobaczmy, że jeśli chodzi właśnie o dywiz i o takie wyrażenie polsko-angielskie, no to one będzie składane bez odstępów. No i chodzi oczywiście tutaj o dywiz. Nie mylić z myślnikiem, myślnik jest to taka długa pauza. Minus natomiast, no to jest z relacji i działań, to jest znak matematyczny, a pół pauza, no to jest troszkę krótsza od pauzy. Ile w przybliżeniu wynosi masa tysiąca arkuszy papieru o formacie A0 i gramaturze 120? Przechodzimy do arkusza. No i mamy tak: papier A0, no to ma wymiary takie w milimetrach, przerabiamy je sobie na metry. No i następnie obliczamy pole powierzchni, wychodzi około 1 m2. Spisujemy gramaturę z treści zadania, mnożymy sobie teraz pole powierzchni jednej kartki razy gramaturę. No i liczymy, że w sumie, no to ta, ta gramatura będzie wychodziła około 120 gram na m2. W kilogramach, no to mamy 0,120 kg. No, nakład mamy 1000 sztuk, zatem masa całego nakładu będzie wynosiła około 120 kg. <laughs> Ile arkuszy netto papieru o formacie takim jest niezbędnych do wydrukowania 900 świadectw o wymiarach 190x270? No, i tu mamy policzone to zadanie. Zwróćmy uwagę, że też w tym arkuszu egzaminacyjnym akurat było mało zadań, dlatego w miarę szybko powinniśmy się uwinąć z tym arkuszem. Czyli jeszcze raz. Tutaj mamy wymiary arkusza, tutaj mamy nasz użytek. Liczymy sobie, ile użytków zmieści się na arkuszu w układzie pionowym. Na szerokość 3, na wysokość 3, zatem 3 razy 3 9. W układzie poziomym, no to te wartości, jak tutaj widać po prostu dzielimy na przemian. No i wychodzi, że 2 wejdą na szerokość 4 na wysokość, czyli 8, czyli optymalnym. Układem jest układ pionowy, gdzie wejdzie nam 9 użytków. No i dalej, żeby obliczyć liczbę arkuszy, nakład dzielimy przez liczbę użytków na jeden arkusz, 100 arkuszy, koniec zadania. Który program umożliwia wykonanie automatycznej impozycji użytków? No, CorelDRAW to służy do. Do wektorów, Adobe Illustrator do wektorów, składu wizytówek, ulotek i akcydensów drobnych, Korel zresztą tak samo, Photoshop do obróbki bitmap, zatem puzzle flow i jedziemy dalej. Na rysunku przedstawiono książkę w oprawie. No i tutaj na pewno nie wiem dlaczego się powtarza odpowiedź: złożona. Oprawa złożona to jest inaczej też oprawa twarda, gdzie mamy właśnie wkład połączony z okładką za pomocą wyklejki. Oprawa zeszytowa, no charakterystyczna y, dla zeszytów, ale nie tylko, dla broszur jakichś różnych i tak dalej, katalogów też może być. Natomiast tutaj widzimy oprawę y, przylegającą. Oprawa przylegająca jest to oprawa, y, oprawa prosta, gdzie właśnie klejenie jest na grzbiecie oraz jeszcze tutaj y, do, do, do wkładu y, przedniej i tylnej części też się y, y, klei. Zatem chodzi oczywiście o oprawę Przylegającą. Którą operację reprodukcji obrazu ilustruje zrzut ekranowy. No i odpalmy sobie jeszcze raz naszego Photoshopa. No i tutaj widzimy, że jeśli w pasku menu wybierzemy sobie obraz i wejdziemy w rozmiar obrazu, no to właśnie dokładnie widzimy sobie właśnie ten, ten sam, to samo okno, które jest tutaj na załączonym obrazku. Tutaj możemy na przykład ustawić sobie że chcemy powiedzmy szerokość tej bitmapy na 1000 pikseli, no i wtedy ona nam się zmniejsza. Co ciekawe, zmiany rozdzielczości bitmapy też możemy robić za pomocą narzędzia kadrowania. Zwróćmy uwagę, no ja sobie to może wyczyszczę, no powiedzmy, żebyśmy chcieli na przykład, żeby to zdjęcie było w wymiarach na pocztówkę. Zatem możemy sobie ustawić, że chcemy 150 mm na szerokość i 100 mm na na wysokość. No i teraz tak. Ustawiamy sobie jeszcze. Tutaj zawsze należy pamiętać, że ustawiamy sobie piksele na cal, na cal, nie na centymetr, tylko na cal. No i dajemy sobie rozdzielczość właśnie 300 dpi. To będzie. No i teraz możemy sobie wykadrować odpowiednio. Tak, chcemy dane zdjęcie. No, ja sobie ustawię może jakoś tak. Klikamy dwa razy. I teraz nasza, nasze zdjęcie, nasza bitmapa będzie idealna do tego, żeby wstawić ją właśnie na pocztówkę. Zwróćmy uwagę, rozmiar obrazu, jak sobie tutaj przeglądniemy i wejdziemy w milimetry, ona ma dokładnie 150 na 99 czyli na 100 mm. Te błędy, takie dziesiętnych, wynikają z przeliczenia jednostek metrycznych właśnie na jednostki. Yy, długości, szerokości amerykańskie, yy, ponieważ tam jest używany inny yy, system miar yy, no i cale, prawda? Cale, cale no to właśnie jest yy, system miar anglosaski. Yy, jedźmy sobie dalej. Yy, no i co mamy? Którą operację wykonuje yy, reprodukcji obrazu, ilustruje zrzut ekranowy? Yy, no dajmy sobie oczywiście chodzi tutaj o skalowanie bitmapy. Ile, form, ile offsetowych form drukowych należy przygotować do zadrukowania arkusza w kolorystyce 4 plus 4 metodą odwracania arkusza przez margines boczny? No Z jednej strony, jeśli to nie byłoby tej metody odwracania przez margines boczny, no to wtedy byśmy mieli 4 formy na przód, 4 na tył, czyli 8 form. W tym przypadku mamy 4 formy i tyle. Szef ten nazywa się wiersz akapitowy, pierwszy wiersz akapitu, który... No i jeszcze raz sobie przejdźmy do tych... Do tych do tej grafiki, yy, zasad składania tekstu. No i zobaczmy, pierwszy wiersz akapitu, który został postawiony na końcu łamu, to jest właśnie szewc. W wyniku połączenia barw cyjan, magenta, żółty i czarny uzyskujemy barwę. No, przejdźmy sobie do zdjęcia. Tutaj widzimy, że jeśli po, mamy tak, cyjan 100%, magenta 96%, troszkę żółtego i czarnego, no to będzie pewnie jakaś barwa granatowa. I ostatnie pytanie, ile form drukowych należy przygotować do wydrukowania kalendarza planszowego formatu A1 w kolorystyce 4 plus 4. Czyli formy drukowe potrzebne do, do plakatu A1 w kolorystyce 4 plus 4, 4 formy na przód, 4 formy na tył, zatem 8 form, zaznaczamy. Koniec testu udało się znowu zdobyć 40 punktów, czyli 100%. No i w tym, w tym odcinku to tyle. Tradycyjnie zapraszam do subskrybowania i lajkowania. No i do, zachęcam do oglądania kolejnych odcinków.